wieloma ekspertami, między innymi prawnikami i sędziami. Prezydent oświadczył też, że przygotuje ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS-ie być może przy pomocy ekspertów w ciągu 2 miesięcy. Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji ustawy o służbie więziennej autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Resort proponuje w nim szereg zmian, informuje dzisiejsza prasa. Przewidywana jest zmiana modelu rekrutacji i możliwość przeprowadzania kontroli przez ministra. Ogromne pieniądze są także przeznaczone na doposażenie formacji w nowoczesny sprzęt i budynki. System działania służby zmienia się także w związku z przepisami penalizacyjnymi. Teraz podczas wykonywania kary pozbawienia wolności więzień będzie mógł pracować. Ponieważ to powoduje, że w sposób łatwiejszy, bo nie można powiedzieć łatwiejszy, to osoby mogą się zaadaptować do później życia poza zakładem karnym. Więc te wszystkie zmiany powinny iść w takim kierunku, ażeby po pierwsze utrzymywali się sami poprzez właśnie pracę, w związku również z tym wypełniali swoje obowiązki. No i oczywiście dozór elektroniczny, czyli w tych wszystkich przestępstwach, gdzie jednak nie jest konieczna izolacja, to żeby korzystać z tego dozoru, bo ja przypomnę, że utrzymanie więzienia to jest prawie 3000 zł, czy nawet już przeszło. Wyjaśnia poseł PiS-u Waldemar Buda z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Planowane jest powołanie Instytutu Kryminologii, szkoły wyższej na wzór tych, jakimi dysponują policja czy straż pożarna. Jej celem byłoby badanie polskiego systemu penitencjarnego. Wyniki badań posłużyłyby do jego modyfikowania. Autorzy projektu zapewniają, że w wyniku reformy zatrudnienie funkcjonariuszy się nie zmniejszy, podobnie jak ilość miejsc dla osadzonych. Na koniec minionego miesiąca w internecie pojawiło się ponad 170 tysięcy ofert pracy. Jest to o 4,5% więcej niż rok temu, informuje jeden z dzienników. Liczba ofert pracy wzrasta nieprzerwanie od 7 miesięcy. W czerwcu najwięcej z nich dotyczyło zatrudnienia w usługach, w tym w logistyce. Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Anna Milewska wyjaśnia, że lepsza sytuacja na rynku pracy wynika z poprawy sytuacji gospodarczej kraju i powrotu coraz większej liczby Polaków z zagranicy. Proszę pamiętać, że produkt krajowy brutto to już jest około 4 punktów procentowych. A więc jeżeli są generowane nowe miejsca pracy, no to jest oczywiście zapotrzebowanie na pracowników. I sądzę, że możemy się również spodziewać wzrostu nowych miejsc pracy z punktu widzenia również początków inwestycji. Z jednej strony, jak jest wzrost konsumpcji, pobudza wzrost produkcji i wzrost inwestycji. Z drugiej strony zmiany gospodarcze, szczególnie zmiany, jeżeli chodzi o podatki, w małych i średnich przedsiębiorstwach również generują miejsca pracy. W drugim kwartale bieżącego roku najwięcej ofert pracy dotyczyło specjalistów do spraw sprzedaży i specjalistów obsługi klienta. Pod koniec czerwca najwięcej ofert pracy pojawiło się w województwie mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim i śląskim. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poprze ustawę w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Decyzja Trumpa związana jest z ingerowaniem tego kraju w wybory w Stanach Zjednoczonych oraz jego działaniami na Ukrainie. Biały Dom ma jednak zastrzeżenie do jednego z zapisów tej ustawy, zgodnie z którym prezydent musiałby uzyskać aprobatę kongresmenów, gdyby zamierzał złagodzić lub znieść sankcje wobec Rosji. Wcześniej administracja spowalniała pracę nad ustawą w Izbie Reprezentantów. Obecnie może ona zostać przegłosowana we wtorek, czyli jeszcze przed sierpniową przerwą w pracach kongresu. Poza sankcjami wobec Rosji przedstawiciele Partii Demokratycznej i Republikańskiej uzgodnili też plan sankcji wobec Iranu i Korei Północnej. Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i deszcz na południowym wschodzie kraju, także burze. Temperatura maksymalna od 21-23 stopni na północy do 25-27 w centrum i 29 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na północnym wschodzie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, podczas burz w porywach do 65 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i będzie spadać. To były wiadomości w Radiu Maryja, kolejne wydanie po Aniele Pańskim. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych będzie minister obrony narodowej pan Antoni Macierewicz. A rozmawiać będziemy o militarnym bezpieczeństwie Polski. Początek rozmów w Radiu Maryja i telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30.
Nie. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Plan obalenia rządu. Opozycja ma już gotowy scenariusz siłowego przejęcia władzy. Jak wygląda ten plan i dokąd zmierzają protesty na ulicach? Szczegóły w naszym dzienniku. List otwarty do prezydenta. Proponowana reforma sądownictwa stwarza warunki do ostatecznego zerwania z dziedzictwem PRL-u. Akademickie kluby obywatelskie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego apelują do Andrzeja Dudy o pilne podpisanie ustawy. Razem bronimy się lepiej. Nawet najlepsza broń na świecie się nie przyda, jeśli w narodzie nie ma woli walki. Nasz dziennik rozmawia z ministrem obrony Łotwy. Podcinanie skrzydeł. Ministerstwo Edukacji zniechęca emigrantów do nauki dzieci za granicą według programu Szkoły Polskiej. Straciła wszystkich synów. Gehenna rodziny Sokolic z Warszawy. Historia zwykłych ludzi, którzy swoim życiem dali wyraz niezwykłego bohaterstwa, czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 11:08 minęło, proszę Państwa. Jeszcze mamy 32 minuty. Tak, czy 37 minut może, tak. O, to później będzie właśnie nawiedzenie Najświętszego Sakramentu. Według świętego Alfonso Marii de Liguori, wielkiego świętego włoskiego, który założył właśnie między innymi polskich redemptorystów, bo wszystkich redemptorystów założył, on jest ojcem naszego zgromadzenia. Wielki, wybitny człowiek, najpierw prawnik, adwokat, później kapłan, misjonarz, założyciel tego zgromadzenia też. Wielki teolog również, dużo napisał. Zemściła się masoneria i proszę sobie wyobrazić, że kiedyś jego imieniem nazwali Sutenera. Sutener, tak nazywają jego imieniem, Sutenerów. Tak, a dawniej to był Louis. Takim imieniem nazywano Sutenerów. Zmienił to Aleksander Dumas junior. Tak, no masoneria robi swoje również teraz, proszę Państwa. Teraz dlatego warto też czytać i modlić się i nie przerażać się. Szatan zawsze walczył z Panem Bogiem, ale on nie zwycięży. Proszę Państwa, mam przed sobą dobre, ciekawe książki nowe jeszcze. Akurat Niebo. Niebo jest silniejsze od nas. Opowieść fatimska. Piękna opowieść o Fatimie. Teraz jest rocznica, setna rocznica Fatimy. Dlatego radzimy Państwu. Tak, ze słowa wstępnego. Gdy Łucja zobaczyła oblicze naszej kochanej Pani, które według jej dokładnych wskazówek odtworzył młody artysta, potrzęsnęła tylko głową i powiedziała: ona była taka, a przecież nie taka. Ona była światłem, światłem, światłem. Gdy wiele lat później w swej cichej celi spisywała tę wizję, czuła się śmiertelnie nieszczęśliwa, gdyż niewypowiedzialnego po prostu nie da się powiedzieć. To, co się wydarzyło w Fatimie, pozostaje w niedostępnym świetle nieba. Niemoc wypowiedzenia niewypowiedzialnego towarzyszyła mi przez przypisanie tej książki. Może jednak, drogi czytelniku, udać się duszą pojąć cud łaski, która także dla Ciebie spłynęła ze złotego nieba Portugalii. Tak, książka Niebo jest silniejsze od nas, opowieść fatimska. I druga książka Moc milczenia. To jest jeszcze ciepła ta książka. Proszę Państwa, oczywiście autorstwa księdza kardynała Roberta Saracha, tego samego, który między innymi wydał książkę Bóg albo nic, rozmowy o Bogu. Bardzo dobre są te pozycje, proszę Państwa, radzę czytać i czytam tu między innymi. Przywykliśmy dzisiaj do zgiełku i pośpiechu, tak jak przyzwyczailiśmy się do oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Jednak oderwiemy się od hałasu wokół nas i okiełznamy wewnętrzny zamęt, gdy przestaniemy lękać się ciszy, wówczas odetchniemy pełną piersią. Prawda i dobro nie krzyczą, czekają na odkrycie. Cisza zna pełnię sensu.
Trzeba słuchać, żeby usłyszeć. Zamilknąć, aby wybrać słowo. Zatrzymać się, by znaleźć kierunek. Milczenie jest obecnością. Jest ono niezbędne, by między Bogiem a człowiekiem zawiązała się więź bliskości. Jest również konieczne, by stworzyć głębokie relacje międzyludzkie, a także nie stracić kontaktu z samym sobą. Proszę Państwa, to ze wstępu do tej książki Moc Milczenia. A więc Moc Milczenia kardynała Roberta Saracha i Niebo jest silniejsze od nas, opowieść fatimska. Te książki wydały siostry Loretanki, proszę Państwa, z Warszawy, ulica Żeligowskiego 16/20. Podam też numer telefonu, ale można też je dostać w Fundacji Nasza Przyszłość. Fundacja Nasza Przyszłość też wydała, proszę Państwa, następny numer w naszej rodzinie. Proszę Państwa, czytać, czy są w Waszym domu, czy jest w Waszym domu pismo katolickie, jakie? Na przykład Niedziela, to jest bardzo dobre pismo, Tygodnik, proszę Państwa, bardzo dobre pismo. Tak, Niedziela, to pismo w naszej rodzinie jest miesięcznikiem, akurat na 2 miesiące tym razem, dlatego jest i droższe, jest to podwójny numer, bardzo dobry dla dzieci, młodzieży, dorosłych, dla wszystkich, różne problemy i problemy formacji duchowej, ale także problemy i zdrowia, i prawne porady, i przeróżne rzeczy, proszę Państwa, nawet o, na przykład o coś, teraz tu otworzyłem sobie, kwiaty jadalne na przykład. O tej porze roku aż dech zapiera od kolorów, które nas otaczają. Każdego cieszy widok i zapach kwiatów. Tęsknimy za nimi zimą, wczesną wiosną. Stąd, gdy zimna Zofia nas opuszcza, szturmem wyruszamy do ogrodnika po różnorakie ich odmiany, aby upiększyć nasze balkony, tarasy, klomby. Lubimy je dostawać i dekorować nimi wnętrze naszych domów. Ale czy myślimy o nich jak o jedzeniu? No też ciekawe to jest, proszę Państwa, tak. I takie rzeczy. Też w tym numerze jest też dodatek, zbiór nowen. Nowenny, różne nowenny, proszę Państwa, jest ich tu wiele, wiele. I do świętego Andrzeja Boboli, za zmarłych cierpiących w czyśćcu, do świętego Józefa, Matki Bożej, między rozwiązującej węzły, do świętego Jana Pawła II. Różne, wiele nowen. Zbiór nowen i w naszej rodzinie miesięcznik. Radzę Państwu bardzo, nie bójmy się pisma katolickiego. W każdym domu katolickim pismo katolickie, a nawet nie jedno, także dla młodzieży. Dla młodzieży jest Miłujcie się. Dla dzieci pismo, od dziecka niech to dziecko już nabiera nawyków czytania, a nie tylko oglądania i takiego niezorganizowanego życia, marnowania czasu. Tak, proszę Państwa, podaję numer telefonu do Fundacji Nasza Przyszłość, do sióstr Loretanek. A więc Fundacja Nasza Przyszłość, 94 kierunek, 373 11 60, drugi końcówka 61, trzeci 62, 373 11 i 60, albo 61, albo 62. A siostry Loretanki, Warszawa, Rembertów, 22 673 58 39. 22 673 58 39. Albo drugi 22 673 46 93. 673 46 93. Proszę Państwa, tak, to jest. No, to jest to. Proszę Państwa. Może zagramy coś i dalej będziemy rozmawiać. Zapraszam do rozmów. Proszę Państwa, przed nami wiele spraw, a we wrześniu dwa wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy. 2 września dziękczynienie w rodzinie, rozpoczynamy o godzinie 11:00. Jest piękny zwiastun ojca Piotra Detlafa, mówi o wszystkim, co ma być, ale o godzinie 12:00 msza święta. Będzie przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec i odsłonięcie tablicy ku uczczeniu niewiast kobiet internowanych w czasie stanu wojennego w Gołdapi.
to jest ważne. I wtedy módlmy się też za ojczyznę. Widzicie Państwo, że musimy się modlić za ojczyznę. Módlmy się za ojczyznę, bo chcą ojczyznę nam podpalić. Różne zabiegi robią, różne zabiegi i to jest, proszę Państwa, no to widać, że to jest też międzynarodowe. To jest i w Polsce, tak. Minister Waszczykowski mówi, mamy do czynienia z kolejną próbą po grudniu obalenia władz. Za tym stoją ogromne siły, pieniądze i wpływy. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować, uważajmy. Dzisiaj ktoś mi powiedział, wsiada do taksówki, ktoś w Warszawie i taksówkarz mówi, chce sobie pani dorobić, to niech pani tam idzie i pokrzyczy. No, może i to jest prawdą. Ale uważajmy, nie dajmy się rozpalić. Często, gdy pytają ludzie, o co tu chodzi, pytajmy tych, którzy szaleją tam, to oni nawet nie wiedzą, o co chodzi. Ale wielu potrafi coś tam mówić, wielu potrafi krytykować, ale trzeba zrobić jeszcze jedno. Tak a propos tych ostatnich wydarzeń, módlmy się o to, żeby ludzie rozmawiali ze sobą. Jest najpierw rozmawia się w rodzinie, w czterech ścianach. Nie chodzi się do sąsiadów, a już na pewno nie upublicznia. I wielu rzeczy nie powinno się upubliczniać, bo wrogowie się cieszą. Proszę Państwa, wrogowie się cieszą i wykorzystują to i będą podpuszczać. Proszę Państwa, tak, to może tyle. Proszę Państwa, no warto o tym wiedzieć. I módlmy się żebyśmy byli mądrzy Polacy, bo można szybko wszystko zniszczyć. Można szybko podpalić Polskę. Zapraszam więc drugiego, to nie tylko dziękczynienie, ale módlmy się też wtedy za ojczyznę. I 7 września zapraszamy już na pielgrzymkę do Kalisza, proszę Państwa. Modlimy się za rodziny, pierwszy czwartek miesiąca września. Za rodziny. O dobre rodziny. Jan Wojtek i Wawelę. Proszę bardzo. Umówimy się z Wisłą, nad Wisłą. Jak za szczenięcych lat porzućmy bruki te szare. Ruszmy w zielony świat, na takie większe wagary, wagi i targi miast. Zamieńmy w piórko na wietrze źródło odsuci nas i myśli z czoła nam zetrze. Oj, nie. Takie szanty to gdzieś nad morze. A potem przyjdą tu, powiedzą na Messengerze, że więc... Tak, że tu jest prywatna muzyka jakaś, bo oni chcieli pieniądze, bo udają pobożnych, a chcą pieniądze. To nie...